Przygotowujecie się na pewno do tego spotkania, tak jak do każdego innego, ale czy wpływ na to mają informacje z obozu rywala, że tylu zawodników jest tam kontuzjowanych w tym momencie? Z tego co pamiętam, w sumie to zawsze jakieś takie informacje tam od nich kilka dni przed meczem wypływały, a w ostatnim momencie zawsze prawie wszyscy byli gotowi do gry, więc tym raczej mi się i staram się tym nie sugerować. Gdzieś tam wiadomo, czyta się różne informacje i to dochodzi do nas, ale raczej zastanawiamy się i chcemy robić swoje i skupić się raczej na tym, jak my wyglądamy personalnie i jak w jakim nastawieniu, w jakim przygotowaniu jesteśmy. Jak wygląda twoja sytuacja zdrowotna po tej kontuzji? Już jesteś w 100% gotowy do gry? Tak, ja jestem już od kilku dobrych dni gotowy w 100%. Teraz Toti gra dużo więcej ode mnie, ale na pewno bardzo dobrze mu to wychodzi, ja się z tego bardzo cieszę. Czekam, wiadomo, na swoją kolej, więc tu nie ma z tym żadnego problemu. Jest w was taka chęć rewanżu za tamten sezon? Na pewno jest, ponieważ to dla was był cios w tych playoffach. Teraz na pewno będziecie chcieli pokazać przede wszystkim w ich hali swoją siłę. No na pewno gdzieś tam daleko w pamięci są te mecze zeszłego sezonu. Ale myślę, że tak z tym rewanżem to nie do końca, bo będziemy musieli poczekać chyba na koniec sezonu i wtedy będzie na pewno taki całkowity rewanż. Czwartkowy mecz jest też dla nas bardzo ważny. Mamy szansę odskoczyć na kilka punktów, więc to jest kolejny nasz krok, kolejny mecz, z którego będziemy chcieli wyjść 2 punkty. Ważnym elementem będą chyba kibice, którzy pojadą, ponad 100 osób, mimo że to jest czwartek, pojedzie, uda się do Płocka. To będzie chyba dla was duże wsparcie, ty mówiłeś po tym Final Four właśnie, że to było bardzo duże wsparcie fanów. Na pewno kibice którzy wybierają się do Płocka i którzy stoją za naszymi plecami, są dodatkową siłą, dodatkową mobilizacją i cieszy fakt, że jest ich tak spora grupa i za to im bardzo dziękujemy. Opowiadaliście już nowym kolegom w zespole o tym, co się dzieje w Płocku, jak wyglądają te mecze na linii Kielce-Płoc? Ja myślę, że zwłaszcza Polacy, czyli Grzesiek, Sławek, słyszeli już o tej przysłowiowej świętej wojnie. Reszta chłopaków na pewno się przekona i to szybko na własnej skórze. Dobrze.